Jeżeli myślicie, że to koniec, to jesteście w błędzie. Otóż Roman Orlik nie zaznał wytchnienia, ponieważ nocą z 18 na 19 września polska kawaleria, czyli oddziały Wielkopolskiej Brygady, zaatakowały Niemców pod miejscowością Sieraków. I o dziwo Sieraków został zdobyty, w tym bardzo, bardzo ciekawy zdobycz, mianowicie. 34 samochody ciężarowe ze sprzętem, w tym 9 CKM i RKM, zostały przejęte przez Polaków. I to właściwie spowodowało, że Roman Orlik mógł odnosić dalsze sukcesy, ponieważ muszę Wam powiedzieć, że swoją drogą, że przez Brajanie naszych tankietek na działka 20 mm było bardzo fajne, ale wiązało się z tym Pewna niedogodność, mianowicie od zawsze praktycznie brakowało amunicji dla tych działek, i tak naprawdę w momencie wybuchu wojny zapasy amunicji 20 mm właśnie do tego typu tankietek były bardzo ograniczone, naprawdę. Więc po tym starciu pod pociechą Roman Orlik prawdopodobnie był już bez amunicji i nie mógłby wziąć udziału w walkach, gdyby nie właśnie, gdyby nie to przejęcie 34 samochodów niemieckich ze sprzętem w Sierakowie. A dlaczego? Ponieważ okazało się, to jest również dziwna wiadomość, ale jest potwierdzona, że niemiecka amunicja 20 mm, mimo że nie była idealna, to pasowała właśnie do tych naszych działek 20 mm zamontowanych w TKS-ach. I tym sposobem Roman Orlik mógł włączyć się do walki w Sierakowie, ponieważ Niemcy oczywiście próbowali Sieraków odbić. A to co tutaj widzicie, to jest prawdopodobnie autentyczny czołg właśnie księcia Wiktora, zniszczony przez Romana Orlika. Jest to Panzer 4. Nawet jeżeli chodzi o czołgi te produkcji czeskiej, czyli 35T. Były one uzbrojone potężnie, ponieważ miały działka 37 mm plus 2 km. Natomiast no, nie można tego porównywać do yy, uzbrojenia Orlika. Z tym, że Orlik miał przewagę zaskoczenia, to po pierwsze. Po drugie, to była typowa zasadzka, więc tak naprawdę miał te czołgi z boku. Albo nawet ten ostatni delikatnie z tyłu, więc nie miał problemu z penetracją pancerzy przeciwników. Ale wróćmy do tego, co stało się później, czyli bitwy o Sieraków. To jest kolejny szkic, moi drodzy, wykonany przez Romana Orlika. Przedstawia on dokładnie to, co działo się w Sierakowie, czy też pod Sierakowem. U góry znajdują się pozycje Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Tutaj macie zaznaczone czołgi. Właśnie te trzy polskie i również tutaj tankietka Romana Orlika była najlepiej uzbrojona i to ona była w stanie nawiązać w ogóle walkę z Niemcami. Niemcy atakowali z tej strony dosyć dużymi siłami i tutaj w tej bitwie ponieśli bardzo dotkliwe straty, ale nie są one tak jak Usiłuję się nieraz mówić zasługą tylko Romana Orlika, absolutnie nie. Otóż w tym miejscu, jak widzicie, znajduje się pozycja działa przeciwpancernego 37 mm. Były jeszcze, moi drodzy, po pierwsze, inne działka 37 mm przeciwpancerne z 7 pułku strzelców konnych, oraz przede wszystkim były 75 mm armaty 7 dywizjonu. Artylerii konnej, jednak ten szkic oczywiście ich nie uwzględnia, ponieważ były rozmieszczone gdzieś dalej. Na pewno, co się tutaj działo? Otóż yy, cyferkami tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 yy, Orlik zaznaczył pozycję trafień. Przy, yy, powtarzam, trafień, a nie zniszczeń, ponieważ w wielu nierzetelnych artykułach jest to opisane, że Orlik w tej bitwie zniszczył. Siedem czołgów nieprzyjaciela, co jest bzdurą, nie da się stwierdzić, ile czołgów zniszczył Orlik w tej bitwie, ze względu właśnie na obecność artylerii. Te czarne prostokąty, które tutaj widzicie, to miejsca, w które wyjeżdżał Orlik, więc tutaj widzicie, że brawura jego była niesamowita, ponieważ to była otwarta przestrzeń, tak naprawdę. Niemcy atakując z tego lasu, od razu chcieli wjechać pomiędzy zabudowania, gdzie były pozycje naszych kawalerzystów. Także pierwsze czołgi, zobaczcie, skręciły już tutaj, i w tym miejscu, tutaj macie przerywaną linią pokazane, z jakiego miejsca dokładnie Orlik je trafiał, czyli po pierwsze podjechał tutaj, po drugie już musiał się wysunąć troszeczkę dalej, natomiast najdalej, tutaj był trzeci pojazd, najdalej dotarł czołg. Czwarty, który no, w bardzo bliskiej odległości znalazł się nie tylko miejsca Orlika, ale również dwóch pozostałych naszych bardzo słabo uzbrojonych tankietek, prawda? Orlik wielokrotnie wycofywał się i wracał na pole bitwy po prostu. Zobaczcie, że. Po zniszczeniu czwartego czołgu, żeby zniszczyć piąty, musiał wyjechać aż tutaj, gdzie był kompletnie odsłonięty. Co prawda nie ma nigdzie zdjęcia tego pola. Nie wiadomo, jak tam wygląda ukształtowanie terenu. Nie chce mi się wierzyć, że jest to kompletnie płaska jak stół jakieś pole. W każdym razie na pewno nie było tam żadnego zadrzewienia. Teren był otwarty. I zobaczcie, że Orlik trafiał zazwyczaj w bok. Ponieważ tutaj czołgi skręcały i chciały atakować te zabudowania, natomiast w tym miejscu czołgi w drugą stronę niemieckie jechały, czyli chciały mniej więcej tutaj być może oflankować polskie siły, natomiast Orlik jechał w ten sposób i zawsze miał je w pewnym sensie z boku. To na pewno y, bardzo mu pomogło, ponieważ no, działko milim, 20 mm, mimo to, że było naprawdę fantastyczne, to jeżeli te czołgi miałby z przodu, y, no to byłoby troszeczkę gorzej, prawda? Okej, okay, tak zakończyła się y, bitwa. Niemcy wycofali się po wielu stratach. Co się działo później z Romanem Orlikiem? Y, otóż, moi drodzy, właściwie jest bardzo, ale to bardzo mało informacji o tym, i te informacje są sprzeczne. Najważniejsza mówi o tym, że Roman Orlik powrócił do Warszawy, aby wziąć udział w obronie stolicy i zresztą walczył tam. Jest to właściwie potwierdzone przez pewnego rodzaju zdjęcia, ale niestety jest również zeznanie zupełnie innego pan... zeznanie. Jest również opowieść zupełnie innego pancerniaka, który twierdził, że co prawda Roman Orlik był w Warszawie, ale nie dowodził tam tankietką z działkiem 20 mm. Więc skoro ciągle przewija się ta jedna tankietka, nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego miałby Orlik zamienić się miejscem z, kim, z jakimś innym żołnierzem, prawda? Moi drodzy, można chyba przyjąć, że tankietka Romana Orlika. Była jedyną w Warszawie właśnie przezbrojoną w działko 20 mm i, co ciekawe, została zdobyta przez Niemców. Dowodem na to jest właśnie to zdjęcie, wykonane prawdopodobnie w październiku 1939 roku. W pewnym momencie Niemcy zaczęli zbierać wszystkie zdobyczne pojazdy i to zdjęcie zostało zrobione przez Niemca. I właśnie po lewej stronie widzicie charakterystyczną, yy, długą lufę, i jest to. Wszystko na to wskazuje właściwie, że jest to właśnie tankietka ta Romana Orlika. Co się stało z samym Romanem Orlikiem, tego niestety nie wiadomo. To jest wielka tajemnica i kurczę, nie wiedziałem kompletnie jak to ugryźć. Jest tylko wzmianka, że został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz po wojnie ukończył studia na Wyższej Szkole Plastycznej i pracował w Łodzi że projekt Wikipedia podaje, że cytuję projektował budynki w dzielnicy Akademickiej, po czym ukończył architekturę na Politechnice Wrocławskiej i od początku lat 70. mieszkał w Opolu, gdzie zmarł w 1982 roku. E... Nic więcej nie wiadomo, to jest dla mnie absolutna tajemnica, dlaczego nie ma z nim żadnych wywiadów, dlaczego nie wziął udziału w żadnym programie telewizyjnym. W końcu nasz, może nie jedyny, ale taki właśnie najsławniejszy, najsłynniejszy pancerniak. Chciałem co prawda drążyć tą sprawę, i jedynym człowiekiem, który mógł tutaj naświetlić, to był pan Janusz Magnuski. Najprościej byłoby odnaleźć go, zadzwonić do niego i zapytać, co przez ten czas działo się z Romanem Orlikiem, ponieważ on by wiedział, w jego książkach są relacje Romana Orlika, te szkice pochodzą również z jego książek. Niestety, pan Janusz Magnuski nie żyje, więc niczego nam już nie wyjaśni. Z rzeczy bardziej, można powiedzieć, nowożytnych, miejsce potyczki pod pociechą doczekało się pomnika. Tak jest, moi drodzy, to, co tutaj widzicie na zdjęciu, to pomnik. Jest pamiątkowa taka tablica. Niestety, oczywiście, Polacy nie mogli tego zrobić poprawnie. Napis głosi, że tankietka ta dowodzona przez plutonowego podchorążego Edmunda Orlika starła się z czołgiem niemieckim Panzerkampfwagen 3, dowodzonym przez właśnie. Księcia Wiktora Raciborskiego. Natomiast, moi drodzy, książę nigdy nie dowodził takim czołgiem. W ogóle w rejonie tych walk nie było czołgów Pancer III. Co więcej, podobno nawet kamień jest nie w tym miejscu, w którym powinien być, tylko delikatnie z boku. Być może po prostu został tam umiejscowiony, gdzie komuś pasowało. Jest to takie troszeczkę przykre dla mnie. Jeżeli chcecie odnaleźć ten pomnik, to teraz włączę wam Google Maps i tutaj macie zaznaczone dokładnie w którym miejscu to się znajduje. Także jest to obszar między Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą. Tutaj mamy Kampinoski Park Narodowy. W tym miejscu zaznaczone jest to. Jeżeli sobie powiększymy Zobaczcie, jest to w pobliżu cmentarza Palmiry oraz w pobliżu mamy Muzeum Palmiry, oddział Muzeum Historycznego miasta Warszawy. Także być może ktoś z Was był w tym rejonie i widział właśnie kamień plutonowego Orlika. Tak jak wcześniej wspominałem, niestety Roman Orlik zmarł w 1980 drugim roku. Nie wiadomo ilu jego kolegów żyje, nie wiadomo ilu ludzi jeszcze można by było zapytać o to, co działo się w tamtych czasach. Roman Orlik na, na pewno nie był jedynym asem pancernym yy, naszej kampanii wrześniowej. Niestety tylko on został w miarę opisany, chociaż te opisy są tak jak mówiłem, pełne sprzeczności. Ja ten materiał oparłem na książkach pana Janusza Magnuskiego, yy, żeby zrobić jeszcze bardziej rzetelny materiał Trzeba by było naprawdę sporo czasu poświęcić. W każdym razie mam nadzieję, moi drodzy, że podobał Wam się ten odcinek, żegnam się z Wami i do usłyszenia.